Wiecie, jaka jest najlepsza recepta na miłość? Radość w oczach i ciepełko na serduszku. Szczeniaczek! Albo dwa szczeniaczki. Albo dużo szczeniaczków. Zresztą to jest chyba oczywiste, tak? A może nie jest oczywiste? Zróbmy zatem szybki test. Ci, którzy nie wierzą w magię szczeniaka, patrzą teraz w ekran przez 30 sekund i oglądają śliczne pyszczki naszych kursantów. A potem zobaczymy, co będzie. Uwaga! 3, 2, 1, lecimy! Rozczuleni? Zaczarowani? No ba, bo tak na nas działają te puchate, cudne szczeniaki. No i my z tym sercem na dłoni zapraszamy to maleństwo do nas, do domu i się zaczyna. A co się zaczyna? Szaleństwo, masakra i wariactwo. Dlatego dziś opowiem o tym, jak wychować szczeniaka i nie zwariować. Pozytywne emocje wiążą się z posiadaniem szczeniaka, to wszyscy doskonale wiemy. Ale prawda jest też taka, że maluch w domu to też bałagan, masa pogryzionych rzeczy, kałuża na środku pokoju albo inne mniej przyjemne niespodzianki. Nieprzespane noce, bo z maluchem trzeba wyjść, żeby zrobił siku albo się załatwił. Nie mówiąc już o tym, że ten mały szkrab często nas nie słucha, nie reaguje na nasze polecenia, jest po prostu niegrzeczny. I to, co możemy mu w tym momencie wybaczyć, no bo jest przecież maluchem, wkrótce może urosnąć do rangi naprawdę sporych problemów. Zaczynając od tego, że piesek nie potrafi zostać sam w domu, że szczeka na wszystko, co się rusza, strasznie ciągnie na smyczy, skacze po nas, aż po takie problemy, które wiążą się z jakimiś lękami, fobiami, a nawet zachowaniami agresywnymi. A przecież my nie chcemy tego dla naszego małego szczeniaka. Dlatego opowiem Wam, jak to zrobić, żeby zapobiec tym problemom w przyszłości, bo mamy na to tak naprawdę bardzo mało czasu, ale teraz nauka jest najłatwiejsza. Z tym, że najczęstsze popełniane problemy przez nas, przez naszych kursantów, wynikają po prostu z niewiedzy i nieświadomości. Dlatego powiem Wam, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę. Jeśli jednak liczycie na to, że będzie to film o tym, co, kiedy i jak dokładnie robić, no to niestety nie, ponieważ to jest temat rzeka. I gdybym tu chciała opowiedzieć wszystko szczegółowo, jak wychować szczeniaka, no to film trwałby pewnie kilka godzin. Ale mam inny pomysł. Przez te kilka bądź kilkanaście minut opowiem Wam, co powinniście wiedzieć i na co zwrócić uwagę, by właściwie wychować szczeniaka. Po pierwsze, w jaki sposób psy się uczą i komunikują? Musicie wiedzieć, jak rozmawiać z psem, w jaki sposób mu wytłumaczyć, że coś Wam się podoba, coś Wam się nie podoba, w jaki sposób psa nagradzać, w jaki sposób psa karać, czym właśnie, czym jest kara i czym jest nagroda. To wszystko pomoże nam w lepszej komunikacji, a jeśli się nauczycie, jak czytać język psów i wiedzieć, co czują w danym momencie, to łatwiej będzie nam reagować w danej konkretnej sytuacji tak, żeby nawiązać z psem bliską relację. Jak właściwie socjalizować psa? Gdybym mogła dla mojego psa zrobić przez całe jego życie tylko jedną, jedyną rzecz, to byłaby to właśnie socjalizacja. Właściwa socjalizacja. A co to znaczy? Ani przegięcie w jedną stronę, czyli wtedy, kiedy odcinamy psa zupełnie od otaczającego go świata, ani nie przeginać w drugą stronę, gdzie stawiamy go w sytuacji tak wielu bodźców, w których on sobie nie poradzi. Właściwie przeprowadzona socjalizacja pozwoli Wam uniknąć takich sytuacji, że pies się czegoś boi, na wszystko szczeka, zbyt ekspresyjnie reaguje na pewne sytuacje i w dodatku pozwoli Wam, abyście mogli zabierać go ze sobą na weekend, na wakacje, do restauracji, do knajpy albo po prostu na spacer. Jak uczyć psa komend? Do czego w życiu codziennym może się nam przydać zwykły siat? Dlaczego komenda do mnie jest najważniejszą komendą?
jaki wpływ na rozwój szczeniaka ma nauka sztuczek, jak budować relacje poprzez naukę komend. No i jak to zrobić, żeby psiak chciał reagować na nasze komendy, bo wykorzystanie ich w życiu codziennym i na spacerach powoduje, że pies jest szczęśliwszy i bezpieczniejszy. Po co i jak bawić się z psem? Zabawa jest kluczowym elementem w spełnianiu psich potrzeb, w budowaniu relacji, w tym, w jaki sposób można przeplatać naukę posłuszeństwa, jak zapobiegać problemom pod tytułem pies nie panuje nad emocjami, niszczy wam w mieszkaniu, biega za dzieciakami. Zabawa jest odpowiedzią na to, jak sprawić, żeby pies był psem szczęśliwym. Jak radzić sobie z najczęstszymi problemami wieku szczenięcego? Bo dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób szybko i skutecznie nauczyć psa toalety, ładnego chodzenia na luźnej smyczy, reagowania na polecenia, nie gryzienia nas po rękach, ani nie zjadania wszystkiego, co znajdzie się w obrębie jego pyszczka. Im szybciej zaczniecie nad tymi problemami pracować, tym szybciej one znikną. Jakie są psie potrzeby? Nie wiem, czy wiecie, ale większość problemów z psiakami wynika z tego, że mają niezaspokojone swoje psie potrzeby. Nie mam tutaj na myśli tylko legowiska, miski pełne jedzenia i krótkiego spacerka na siku. Tak na dobrą sprawę tych psich potrzeb jest więcej i należy o nie zadbać. Wszystkie. Jak dbać o psie zdrowie? Czyli kiedy szczepić, jak karmić, jak kąpać, jak dbać o ząbki, uszka, pazurki, sierść, kim jest groomer? Czy warto zaprowadzić psiaka do groomera? No i kiedy zacząć szczeniaka przyzwyczajać do wykonywania tych wszystkich psich zabiegów po to, żeby się nimi nie stresował. Czego nie robić? Każdy opiekun psiaka powinien mieć świadomość, czym są tak zwane metody awersyjne, dlaczego ich nie stosujemy i jaki mogą mieć wpływ na nasze relacje z psem. Po to, żeby nawet przez przypadek i nieświadomie nie popsuć sobie właśnie tej więzi. Jakie są mity z psiego świata? Czyli które często słyszane zdania to po prostu bzdura. Jak korzystać i jak reagować na rady, które dostajemy od obcych osób spotkanych na spacerze? Co może naszemu psu zaszkodzić, a co tak naprawdę mu pomoże? Bo kluczem jest z rozsądkiem korzystać z informacji, które słyszymy. Czyli 9. 9 najważniejszych kwestii, które powinien znać każdy odpowiedzialny opiekun psiaka. No tylko skąd czerpać tę wiedzę? Dobra wiadomość jest taka, że w dzisiejszym świecie mamy ogromny dostęp do informacji i mamy na to dziesiątki sposobów. Możemy zacząć od czytania książek, artykułów, blogów, wpisów, wszystkiego, co znajdziecie w sieci na interesujący was temat. Możecie również wpisać się na jakieś grupy na Facebooku albo na forach znaleźć grupy o tematyce psiarskiej, a może konkretnej rasy, którego psiaka posiadacie. Możemy zapisać się na szkolenie z naszym psem. Możemy podpytać hodowcę, weterynarza, trenera, behawiorystę. Możemy skorzystać z różnego rodzaju webinarów, zapisać się na jakieś seminaria, szkolenia. Możemy rozmawiać z ludźmi, sąsiadami, znajomymi, którzy też mają psa. Przedyskutować z nimi, co działa, co nie działa. Naprawdę mamy masę możliwości i zachęcam, żeby z tego korzystać. Ale przede wszystkim nauczcie się filtrować te wszystkie informacje, myślcie i analizujcie. Zanim uwierzycie i weźmiecie na 100% informację, którą wam ktoś podał, najpierw zadajcie sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego miałoby to zadziałać? Dlaczego to jest dobre dla mojego psa? Jakie ta osoba ma doświadczenie w tym temacie? Po to, żeby przez przypadek psiakowi nie zrobić krzywdy. I ja wiem, że to jest najtrudniejsze z tego wszystkiego, żeby wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Natomiast spokojnie, im więcej będziecie wiedzieć na temat tego, jak pies się uczy, jak pies postrzega świat, jaki jest wasz pies, tym łatwiej będzie wam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy konkretna informacja będzie dla was przydatna, czy też nie. A jeśli jesteście głodni wiedzy i chcecie mieć wszystko tu i teraz, podane na tacy i wszystkie te informacje zebrane w jednym miejscu, no to zapraszam na nasz kurs psiego przedszkola online. Link znajdziecie w opisie pod filmem. A tymczasem życzę wam dużo sukcesów w wychowaniu waszego szczeniaka i pamiętajcie, że sukces liczy się w ilości czasu, który pies poświęca na merdanie ogonem. Smell you later. Cicho, bo się skupiam. Ty mi tutaj przeszkadzasz.
Ja się skupiam, zbieram energię, a potem robię, bo ty mi przeszkadzasz. I się nie umiem wysłowić. Zawsze finał. Właśnie Sara. No oczywiście, a czy ja? Jadę. Co jesteś wyścigowa? Pozdrawiam naszego największego fana z Niemiec, czyli najlepszego wujka na świecie. A mogę dostać jakąś czekoladkę? No takie energy.